ważne wydarzenia. Ważne spotkania. Najważniejsze rozmowy. Na Starym Rynku. Karolina Łomotowska, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Na Starym Rynku. Moim dzisiejszym gościem jest aspirant sztabowy Sławomir Runo, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Dzień dobry. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Panie naczelniku, mamy jesień, szybciej zapada zmierzch, są silne wiatry, ulewy, ostre słońce bije po oczach. Jakie są ogólne zalecenia dla kierowców przy takiej zmianie warunków jazdy? Każdy z kierowców, każdy właściciel pojazdu, każda osoba poruszająca się pojazdem zawsze powinna dbać o właściwy stan techniczny tego pojazdu, o zapewnienie sobie maksymalnej widoczności, tak żeby można było w odpowiednim stopniu obserwować drogę, co wynika z przepisów prawa o ruchu drogowym. Ale w tym sezonie jesiennym, jak i teraz mamy, wskazane byłoby, żeby ponownie przyjrzeć się swemu pojazdowi, dokładnie wymyć szyby od wewnątrz, co będzie pozwalało na uniknięcie parowania, na powstawanie jakichś ograniczeń w widoczności. Zawsze wychodząc w celu rozpoczęcia jazdy, dajmy sobie odrobinę zapasu czasu, bo kiedy są poranne zamglenia, wilgotność, prawda, powietrza, rosa osiada na szybach, czy będą jakieś poranne przymrozki, żebyśmy mieli czas na to, aby ten pojazd przygotować do jazdy, oczyścić szyby. Mieć dobrą widoczność. Tak, żeby mieć dobrą widoczność, żebyśmy my byli bezpieczni i pozwalali innym bezpiecznie korzystać z drogi. Warto też przypomnieć o tym, o sprawdzeniu działania, właściwego działania świateł w naszym pojeździe. Należy tutaj zaznaczyć, że w tym momencie już, kiedy mamy warunki ograniczonej widoczności, są jakieś zamglenia, pada mżawka, wtedy już przepisy wymagają od nas, abyśmy używali podczas jazdy świateł mijania, a nie świateł do jazdy dziennej. Także ma to istotne znaczenie, dlatego że dla tych, którzy może nie zwrócili nigdy na to uwagi, należy zaznaczyć, że światła do jazdy dziennej działają tylko z przodu pojazdu, natomiast tył jest nieoświetlony, co w znacznym stopniu ogranicza możliwości zauważenia takiego pojazdu, prawda, w czasie. Szczególnie wtedy, kiedy jest mgła na przykład. Dokładnie, dokładnie. No oczywiście używanie świateł przeciwmgłowych to reguluje również przepisy prawa o ruchu drogowym, także tutaj chciałbym również zaznaczyć, bo czasem widzi się, prawda, przy jakichś zamgleniach, że kierowcy włączają tylne światło przeciwmgłowe. Tutaj ono przy niewielkim zamgleniu, ono zamiast pomagać, to bardzo przeszkadza kierującym, jadącym z tyłu. To światło tylne przeciwmgłowe może być używane dopiero wtedy, kiedy widoczność jest ograniczona do bardzo, bardzo drastycznie mniej niż 50 metrów, prawda? Wtedy należy to światło tylne przeciwmgłowe uruchamiać. Czy to już jest czas, żeby rozważać zmiany opon na zimowe, czy jeszcze jest trochę za wcześnie? Producenci opon i osoby zajmujące się tym tematem sugerują, żeby wymiany takich opon na zimowe dokonać w momencie, kiedy temperatury powietrza spadają nam do około 7 stopni w ciągu dnia. Warto tutaj rozważyć taką sytuację, że może w ciągu dnia, kiedy będziemy mieli pogodę słoneczną, będzie może ta temperatura wyższa, ale niejednokrotnie ten nasz pojazd służy tylko do tego, żebyśmy rano przemieścili się do pracy, a po południu wrócili z pracy do domu. Także w tych newralgicznych momentach te temperatury już będą niższe niż w ciągu słonecznego dnia przy słonecznej pogodzie.
I myślę, że warto byłoby już powoli na ten temat pomyśleć, żeby później, prawda, nie wpadać w frustrację i stać w kolejkach, prawda, i ciągle się spieszyć. Wcześniej też mówiłem o tym, żeby dać sobie zapas czasu, kiedy przychodzimy do pojazdu, żebyśmy mogli sprawdzić działanie właśnie świateł, działanie jego układów, oczyścić te szyby, chociaż należy zaznaczyć, że praca silnika na postoju nie może trwać dłużej niż jedną minutę, bo to tutaj też regulują przepisy prawa o ruchu drogowym, wymogi ochrony środowiska. W obszarze zabudowanym ten silnik dłużej niż jedną minutę podczas postoju pracować nie może. Specjaliści również zalecają, że pozbawione jakichś większych uzasadnień są twierdzenia, że należy silnik rozgrzać, takie niektórzy twierdzą właśnie, i uważam, przed wyruszeniem że to jest słuszne, tak, że zdrowsze dla tego pojazdu, dla silnika jest, jeżeli ruszymy i będziemy powoli jechali, wtedy te układy wszystkie w pojeździe pracują równomiernie, a nie jakieś rozgrzewanie go na postoju. Niedawno doszło w Łomży do śmiertelnego potrącenia na przejściu dla pieszych na ulicy Piłsudskiego. Były też inne zdarzenia z ich udziałem. Co należy zrobić, żeby poprawić bezpieczeństwo pieszych, ale również kierowców? Przede wszystkim wszyscy uczestnicy ruchu powinni stosować się do przepisów, powinni zachować ostrożność, a kiedy przepisy tego i sytuacja tego wymagają, zachować szczególną ostrożność. Taką sytuacją na drodze jest zawsze zbliżanie się do skrzyżowania bądź przejścia dla pieszych, gdzie od kierującego pojazdem wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności. Również apeluję do pieszych, po raz kolejny apelujemy do pieszych. Zawsze staramy się to robić przy różnych akcjach, typu chociażby związanych z używaniem elementów odblaskowych, ale tutaj jakkolwiek zgodnie z przepisami pieszy wkraczając na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo. Kierujący pojazdem powinien ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu, ale apelujemy do pieszych, aby przed wejściem na to przejście rozejrzeli się, żeby nie było takiej sytuacji, gdzie często obserwujemy, że prawda, przy jakichś tam opadach, przy wietrze osoba piesza, chroniąc się przed chłodem, przed wilgocią, przed zimnem, nasunie kaptur na głowę i wchodzi na to przejście, nie rozglądając się, bądź też mając ograniczoną widoczność. Należy upewnić się, czy kierujący widzi nas, czy kierujący jest w takiej odległości od przejścia, że przy tej prędkości, z jaką się porusza, zakładamy, że porusza się z prędkością dozwoloną i bezpieczną, że zachowuje szczególną ostrożność, ale czy ta jego odległość od przejścia jest na tyle duża, że on jest w stanie się zatrzymać i umożliwić nam bezpieczne przejście przez obszar jezdni. Wydaje mi się, że często nie dopuszczamy do siebie myśli, że coś takiego może nam się zdarzyć i dlatego może lekceważymy te zasady. Z całą pewnością taki mechanizm będzie działał w naszej psychice, bo każdy umysł będzie wypierał jakieś tam, prawda, negatywne przeżycia, negatywne doświadczenia, i jeżeli nas coś boleśnie nie dotknie, to nam się wydaje ciągle, że a tyle lat unikaliśmy, zawsze nam szczęście dopisywało i nadal tak będzie. Tutaj przy tym natężeniu ruchu, jakie mamy w tej chwili na naszych drogach, a ono ciągle wzrasta, przybywa nam pojazdów, przybywa nam kierowców, dostępność tych pojazdów jest o wiele większa niż było to jeszcze kilka lat temu, co właśnie powoduje, że tych pojazdów na ulicach mamy więcej. No i niestety wzrasta zagrożenie. Musimy wzajemnie się szanować, musimy wzajemnie respektować swoje prawa jako uczestników ruchu i musimy również myśleć za siebie, ale także za tego drugiego uczestnika ruchu, żeby przewidzieć, czy upewnić się, czy prawda, on reaguje należycie i stosuje się do przepisów,
czy nasze, prawda, wzajemne manewry, jakie będziemy wykonywali na drodze, będą bezpieczne dla nas i dla innych. Do zdarzeń z udziałem pierwszych dochodziło również na przejściu dla pieszych przy szpitalu na ulicy Piłsudskiego i tam zostało zamontowane oświetlenie tego przejścia. Czy faktycznie to oświetlenie może pomóc i zabezpieczyć pieszych i kierowców przed niebezpiecznym zdarzeniem i czy powinno być takich przejść więcej, które są oświetlone? Takie dodatkowe doświetlenie przejścia dla pieszych z całą pewnością może pomóc, może uchronić nas przed jakimiś przykrymi zdarzeniami w obrębie tych miejsc, dlatego że poprzez to doświetlenie pieszy będzie bardziej widoczny, a dla kierującego, który będzie zbliżał się do takiego przejścia, gdzie będzie zamontowane to dodatkowe oświetlenie, będzie to jakiś, no może dodatkowy sygnał, dodatkowy bodziec do tego, bodziec, żeby zwolnić. Żeby zwolnić i że może w tym swym zamyśleniu, w tym, prawda, gdzie no, nie powinien, powinien skupić się podczas jazdy, podczas kierowania pojazdem nad tym, żeby, prawda, stosować się do przepisów i odpowiednio reagować, obserwować przedpole przed pojazdem, obserwować drogę, bo to wynika z przepisów prawa o ruchu drogowym no i ze zdrowego rozsądku. Także no, nie możemy być, prawda, ślepi i głusi, kiedy poruszamy się na drodze. Musimy reagować stosownie do zmieniającej się sytuacji. Panie Naczelniku Łomżyński. Przepraszam, bo może jeszcze a propos tego doświetlania, tu ciągle trwają nasze rozmowy z zarządcami drogi, z panem prezydentem miasta i z instytucją odpowiedzialną, z wydziałem odpowiedzialnym za utrzymanie dróg. Większość przejść dla pieszych, gdzie obserwujemy nie tyle zdarzenia, jakie tam zaistniały, a także możliwość wystąpienia zagrożenia, takie wnioski kierujemy, rozmawiamy z zarządcą drogi i w wielu przypadkach po prostu tylko to jest kwestia czasu, żeby takie doświetlenie zostało wykonane. Panie Naczelniku Łomżyńska, policja ruszyła z akcją Odblaski biorę w ciemno. Poza terenem zabudowanym, poza miastem obowiązek noszenia odblasków już jest, ale czy w mieście faktycznie powinniśmy też je mieć? Jest wiele takich miejsc na naszych miejskich ulicach, czy osiedlowych nawet. Gdzie ewidentnie te odblaski się przydadzą. Gdzie z całą pewnością się przydadzą. Zawsze każdy element, każdy aspekt, chociażby użycie w takiej porze wieczorowo-nocnej ubioru zamiast czarnej kurtki jakiejś posiadającej jaskrawe elementy, czy wręcz w całości jakiejś jaskrawego koloru, dla innych uczestników ruchu, dla kierujących będzie powodowało, że kierujący będzie miał możliwość wcześniejszego zauważania, bo w tej szarości, kiedy wszystko się zlewa, to dodatkowa szarość, prawda, no, wtapia się w otoczenie i mamy tutaj no, czasem zbyt późne reakcje i zbyt mało czasu na to, żeby uniknąć zagrożenia. Także ten element odblaskowy jak najbardziej również na terenie miasta, nie tylko poza obszarem zabudowanym, wskazane byłoby, żeby używać. Do tego będziemy namawiali, już namawiamy i w miarę posiadanych możliwości będziemy starali się, prawda, propagując taką możliwość, propagując używanie tych elementów odblaskowych w każdej sytuacji, gdzie będziemy znajdowali się na drodze czy na ulicy miejskiej, będziemy w miarę możliwości takie elementy udostępniali, rozdawali, tak żebyśmy wszyscy mogli czuć się bezpieczniej, chociaż pod tym względem. No myślę, że najprostszym argumentem, który powinien przemówić do osób, które zastanawiają się nad tym, czy te odblaski zakładać, jest to, że on po prostu może uratować nam życie. Dokładnie. Dokładnie, bo przeliczając w czasie, od momentu, kiedy kierujący pojazdem zauważy zagrożenie na drodze, zauważy potrzebę hamowania, do chwili, kiedy przeniesie nogę na pedał hamulca i rozpocznie już
hamowanie takie, które będzie przynosiło wizualny skutek w postaci zmniejszania prędkości pojazdu, to mija około 1 sekundy, a 1 sekunda to jest kilkanaście bądź kilkadziesiąt metrów, w zależności od prędkości, z jaką pojazd się poruszał, pokonanych w tym czasie. Także jeżeli tego pieszego zauważymy, który korzysta z elementu odblaskowego, uda nam się zauważyć około 20 metrów wcześniej, także mamy te 20 metrów więcej na reakcję, mamy 20 metrów więcej na skuteczne hamowanie. Chciałabym, żebyśmy jeszcze wspomnieli o tym, jakie są najbardziej niebezpieczne miejsca na ulicach Łomży, na ulicach powiatu łomżyńskiego. Czy są takie, które są specjalnie niebezpieczne, na których często występuje jakieś zagrożenie? Na terenie miasta na pewno będzie to nieodmiennie Aleja Legionów, no, nasza główna tutaj, główny ciąg komunikacyjny, bardzo duże natężenie ruchu, duża liczba obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych przy tej ulicy. No, to generuje właśnie również sporą liczbę zdarzeń na tym obszarze. Zdarzeń, no, na szczęście najczęściej nie generujących żadnych skutków w postaci obrażeń ciała u osób uczestniczących. Są to z reguły kolizje, niejednokrotnie na zasadzie domina, prawda, gdzie dochodzi do najechania na tył poprzedzającego pojazdu. No, duża liczba przejść dla pieszych, duża liczba, tak jak mówiłem, obiektów użyteczności publicznej, gdzie ktoś z tej ulicy wykonuje manewr skrętu w prawo chociażby, zwalnia przed wykonaniem tego manewru i teraz tutaj nawiążemy do tego, co mówiłem wcześniej o hamowaniu, o czasie reakcji i tak dalej. No, każdy pojazd, każdy kierujący jadący w takim, no, nazwijmy to korku, w takim, prawda, ciągu pojazdów, to jeżeli będzie trzecim pojazdem z kolei za tym, który wykonuje jakiś manewr i zmniejsza prędkość, czy hamuje przed przejściem dla pieszych, prawda, żeby udzielić pierwszeństwa pieszemu, to każdy z tych następnych kierujących ma 1 sekundę mniej czasu na to, żeby zareagować. Kiedy widzi zapalające się światła stopu w poprzedzającym pojeździe, mija około 1 sekundy, zanim ten następny zaczyna hamować, kolejna sekunda do następnego, no i czasem mamy taki efekt domina. Dlatego należałoby apelować do kierujących pojazdami, aby zachowywali bezpieczne odstępy. I tutaj właśnie w tym sezonie jesienno-zimowym trzeba również wziąć pod uwagę, że mamy tak niższe temperatury, a więc spada nam przyczepność kół na jezdni. Mamy niejednokrotnie wilgotność, tak? czy jakieś opady, mrzawka, czy nawet osiadająca mgła w godzinach porannych czy wieczornych. I ta przyczepność drastycznie nam spada. Tu musimy wziąć pod uwagę właśnie ten czynnik i bezpieczny odstęp za poprzedzającym pojazdem, którego zachowanie wynika z artykułu Prawa o ruchu drogowym, z artykułu 19, że kierujący ma jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków i sytuacji, w jakiej ruch się odbywa. Więc jeżeli warunki mamy, prawda, jest wilgotność, droga hamowania się wydłuża, więc i nasza odległość, nasz odstęp za poprzedzającym pojazdem również powinien być większy, żebyśmy mieli czas na odpowiednie reagowanie, na zachowanie bezpieczeństwa. W niektórych mediach od niedawna trwają rozważania nad tym, czy nie powinno się zlikwidować obowiązku jazdy na światłach o każdej porze dnia, o każdej porze roku. Co Pan o tym sądzi? Czy nie powinno być jednak tak, że te światła powinny być cały rok i o każdej porze dnia i nocy? Powiedziałbym, że moim zdaniem te światła powinny być włączone, tak jak Pani zauważyła, przez cały rok, o każdej porze doby, bo nawet przy słonecznej pogodzie również te światła dają nam jakieś możliwość lepszego oceniania odległości, tak bym to powiedział. Łatwiej nasz wzrok rejestruje zmieniające się położenie pojazdu na jezdni. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim dzisiejszym gościem w programie Na Starym Rynku był aspirant sztabowy Sławomir Runo, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach programu Na Starym Rynku.